Witajcie kochani. Dzisiaj spotkanie jest z książką, która jest pewnego rodzaju ciekawostką. Raczej dla literaturoznawców i tych, którzy są zainteresowani historią, tym w jaki sposób pokazywano różnorodne problemy społeczne w Niemczech w czasach, kiedy zaczynał się kształtować nazizm. Arthur Hermann Landsberger jest jednym z tych autorów, którzy przez wiele lat byli w pewien sposób prześladowani, których książki były zakazane, trafiały na czarne listy. Elżbieta to publikacja, która trafiła do czytelników w 1922 roku, czyli w czasach, kiedy jeszcze Hitler niewiele znaczył, kiedy Hitler był zaledwie jakimś takim szeregowym graczem, trafiającym za różne przewinienia do więzienia. Mimo, że to były takie czasy, że jeszcze Hitler nie doszedł do władzy, w książce znajdziemy bardzo wiele motywów pokazujących i obnażających zachowanie społeczeństwa. Jest tam sporo egoizmu, jest też taki pseudoheroizm, jest pokazanie, że kobieta niemiecka musi się poświęcić, jest pokazanie drugiej skrajności, w której kobieta niemiecka jest, poszukuje rozrywki i ta rozrywka prowadzi ją do nieszczęścia. Są Żydzi kombinatorzy, są Niemcy, którzy próbują przemycić komunizm i to właśnie krytyka komunizmu, obnażanie tego przywódców komunizmu, pokazując ich jako osoby imprezujące na koszt członków partii, z jednej strony dążących do równości społecznej, a z drugiej strony odchodzących od tej równości społecznej, bo sami pragną się wkupić w łaski bogatych i sami ich pragną uchodzić za tych bogatych, ale do tego potrzebują członków partii naiwnych, którzy są w stanie ułożyć odpowiednie kwoty. I poznajemy właśnie takiego bohatera, który jest jak chorągiewka na wietrze. Zawsze wie, co wybrać, żeby jemu się wiodło lepiej. Jego komunizm to nie idea równości, tylko idea interesów, jego własnych interesów. Elżbieta jest tutaj głównym tyłem, głównym motywem. To wokół niej toczy się cała akcja. Elżbieta jest córką Grote, przedsiębiorcy, który robi świetne interesy i jest bezwzględnym graczem. Kobieta czekająca na powrót swojego ukochanego. Kiedy wraca on po wojnie, okazuje się, że pobyt w obozie jenieckim całkowicie go wyniszczył i ona ucieka z nim, wyjeżdża w rodzinne strony, w strony, gdzie mają taki dom letniskowy, bo są dość majętni. I okazuje się, że ten region jest terenem okupowanym przez Francuzów. No i tam dochodzi do różnorodnych wydarzeń. Widzimy tu sporo irracjonalnego zachowania Elżbiety. Elżbiety, która jest przywiązana w pewien sposób bardziej do rzeczy materialnych niż do ludzi, ponieważ każe remontować część domu, którą Niemcy mają przejąć, żeby oni nie dotykali przedmiotów używanych przez jej przodków. Przedmiotów, które należą do jej rodziny. I to też powoduje, że w pewien sposób ona sprowadza na siebie problemy. Jest typową przedstawicielką panów, która zapomina, że już ten czas panów im minął, iż powinni się po prostu dostosować do rozkazów okupowanych okupantów. Jej uroda zachwyca jednego z Francuzów i on powoli będzie dążył do tego, żeby ją zdobyć. Czy jemu się to uda, to musicie się przekonać czytając.
Elżbieta poślubia Reinharda von Luss, tego, na którego czekała przez wiele lat, tego, który w czasie wojny stracił zdrowie i którym się opiekuje. Jest czułą opiekunką, gotową poświęcić się, całkowicie poświęcić się dla dobra swojego ukochanego. Jak to się wszystko skończy, musicie się przekonać sami. Jest to bardzo ciekawe spojrzenie na to, co działo się w Niemczech, w jaki sposób wiele rzeczy zmieniało się, wiele takich prądów społecznych prowadziło właśnie w kierunku powstawania socjalizmu narodowego. Co ciekawe, ta książka nie krytykuje jeszcze tego socjalizmu narodowego, ale po 1933 roku autor był prześladowany przez gestapo, był ścigany, czyli od razu po tym, jak Hitler objął władzę i jego książki, książki takich autorów jak właśnie Landsberger trafiły na czarne listy. Kiedyś Wam pisałam właśnie też o lalkach Maharadży i Dzień z życia... Nie pamiętam już imienia bohaterki, ale też były właśnie to motywy antyfaszystowskie, antynazistowskie, pokazywanie całego mechanizmu powstawania totalitaryzmu. I tutaj mamy to samo. Mamy tutaj zachowania rasistowskie, mamy dużo propagandy. Propagandy takiej, która ma niewielkie odzwierciedlenie w rzeczywistości. Ponieważ kiedy studiujemy źródła pokazujące ilość przestępstw, a to w jaki sposób zaprezentowano pewne problemy, to widzimy, że jest, że bohaterzy po prostu manipulują rzeczywistością, że ulegają manipulacjom prasy i te manipulacje przekazują dalej. Elżbieta to ciekawe studium czasów narodzin faszyzmu, nazizmu, czasów powstawania totalitaryzmu. Obserwujemy tutaj takie mechanizmy buntu, jednocześnie bezsilności, świadomości tego, że pewna epoka się skończyła i trzeba coś zrobić, aby całkowicie Niemcy nie były bezsilne i poddane. Ciekawa lektura dla tych, którzy interesują się historią Niemiec, którzy interesują się przemianami społecznymi, tym, w jaki sposób niektórzy ulegają i szybko zmieniają swoje poglądy polityczne. Polecam.